ja do tej pory, jak słyszałam hasło taki nauczyciel empatyczny, no to wiadomo, taki, który po prostu współczuje uczniowi jego tam sytuacji, tam współczuje czy nie współczuje, po prostu potrafi się jakby tam jego sytuację życiową wczuć. Natomiast z punktu widzenia takiego widocznego uczenia się, to jest nauczyciel, który wkłada po prostu uczniowskie buty właśnie w jest w procesie uczenia się, czyli słucha pytań, jakie uczniowie zadają, ale też tego, jak odpowiadają na pytania rówieśników. Nie tylko na pytania, które nauczyciel wystosuje, ale też między sobą, ponieważ pracują ze sobą w grupach, też jak w grupach, to też sobie zaraz powiemy, bo praca w grupach też ma różne opinie i słusznie. W związku z czym nauczyciel właśnie słucha tego, jak się komunikują uczniowie między sobą, ponieważ dla niego to jest bardzo duża taka kopania wiedzy na temat tego, na jakim są etapie. I potrafi celnie określić, w jakiej fazie uczenia się jest dziecko. Moim zdaniem jest to już taka, wiadomo, wyższa szkoła jazdy, żeby ocenić to na przykład na zajęciach wprowadzających jakiś, na przykład otwierających jakiś dział, ponieważ zawsze jest jakaś wiedza, do której się odwołujemy i w tym momencie trzeba się wykazać ogromną umiejętnością takiej empatii, ale też takiego ważnego słuchania, żeby faktycznie wyłapać te wszystkie fazy, które się pojawiają w naszej klasie. I taki jaki jest wniosek, że nauczanie całej klasy nie pozwoli na dopasowanie się do poziomu lekcji do wszystkich uczniów, nie ma takiej możliwości i teraz jak my możemy, co my możemy zrobić, żeby jednak ten poziom dostosować do każdego ucznia, żeby ta indywidualizacja nastąpiła. Mianowicie właśnie o jakich aspektach nauczania zindywidualizowanego możemy mówić. Więc na pewno to, że każdy uczeń ma możliwość osiągania sukcesu. To jest oczywiste. Oczywiste z punktu widzenia najczęściej takiego, że myślimy tutaj o uczniach zawsze tych słabszych, chociaż nie lubię tego nazewnictwa, ale będę go używać, żeby wiadomo było, o co chodzi, słabszych, ponieważ no tak już jakby się tak, no, tak przyjęło. Natomiast chodzi nam o to też, żeby rozwój i progres nastąpił u tych uczniów, którzy są biegli na danym poziomie. Dlatego każdy tutaj ma prawo odnieść sukces. I teraz, co tutaj będzie ważne? W momencie, kiedy my na przykład uczniom dajemy do zrobienia pewne zadanie, uczeń ma cel i ma kryteria sukcesu. I swoją pracę, swoje działanie dostosowuje do tego. Pracuje. Okazuje się, że napisało, zrealizowało zadanie według wszystkich kryteriów sukcesu. Po prostu nie można się do niczego doczepić, brzydko mówiąc. I teraz, co my możemy zrobić, żeby uczeń się nadal rozwijał? Oceniamy go oczywiście nie tylko na podstawie tego, jakie kryteria sukcesu zostały wyznaczone, bo nie wolno nam niczego innego zrobić. Natomiast, jeżeli wszystko było idealnie, to żeby zadbać o to, żeby u tego dziecka nastąpił progres, możemy zastosować taką po prostu przypominajkę. I teraz jak to wygląda w praktyce? Powiedzmy, że uczniowie mieli do napisania charakterystykę i wszystko jest napisane tak, jak ma być w kryteriach. I jest tam taki punkt, że należy napisać, jakie cechy charakteru ma dany bohater, prawda? Ale nie ujęliśmy na przykład tego, że warto byłoby każdą tę cechę uargumentować jakimś przykładem, cytatem, bądź po prostu jakoś to udowodnić. I tego, ten element się nie pojawił. W związku z tym możemy tutaj taką przypominajkę dać, taki element warto by było, żeby się pojawił i następnym razem, jeżeli on będzie, no to wtedy ta praca będzie jeszcze lepsza, będzie doskonalsza.